Pierwsze objawy mojej choroby pojawiły się w 2010 roku i były bardzo niespecyficzne. Było to przyczulica skóry, która dawała ogromny ból. Wyniki badań, które były robione, te podstawowe, nie wykazywały żadnych uchybień, wszystko było w porządku, ale niestety z każdym miesiącem mój stan zdrowia coraz bardziej się pogarszał, dochodziły niedowłady lewej strony, miałam problemy z chodzeniem. Wtedy zaczęłam moją przygodę z różnymi lekarzami, szukając pomocy i wsparcia. Całe te moje poszukiwania trwały półtora roku i po tym czasie pierwszy raz trafiłam do szpitala, gdzie już był tak ogromny problem z poruszaniem, że tak na dobrą sprawę jedynie chodziłam do toalety i leżałam, bo nie mogłam funkcjonować, wszystko mnie strasznie bolało, byłam bardzo zrezygnowana, nie wiedziałam już, gdzie mam szukać pomocy. Pierwsza wizyta w szpitalu, no nie wynikło z niej też nic tak naprawdę, nie była postawiona konkretna diagnoza, było podejrzenie stwardnienia rozsianego, ale właśnie wyniki, które były robione, wykluczyły tą chorobę. Po tej pierwszej wizycie w szpitalu włączone zostało leczenie objawowe, żeby tylko ułatwić mi funkcjonowanie i życie. Były to sterydy, które trochę mi pomogły, ale nie w 100%. Po 3 tygodniach pojawił się znowu problem, wysoka gorączka, problemy z poruszaniem. Trafiłam znowu na oddział w szpitalu i zrobiona została kolejna punkcja, która również nie potwierdziła stwardnienia rozsianego, które dalej było podejrzewane. I po 2 tygodniach pojawił się problem ze wzrokiem. Straciłam wzrok w lewym oku i podane zostały kolejne sterydy, które cofnęły to, co się pojawiło, ale też niestety nie w 100%. Po tych wizytach w szpitalu w końcu zostałam odesłana do Akademii Medycznej w Gdańsku i tam została postawiona diagnoza zespołu Dewika. Cała diagnoza trwała 2 lata. Od momentu pierwszych objawów. Moment diagnozy był bardzo trudny, ponieważ no, nie uzyskałam tych informacji od lekarzy. Moją informacją był internet, w którym niestety to, co zapamiętałam, była ta przeżywalność 5 lat. W momencie, kiedy miałam małe dziecko, przeraziło mnie to, że zostanie tak naprawdę beze mnie, zostanie sama, więc ten sam moment tej diagnozy był okropny. Przy tej chorobie jedyne, co zostało wprowadzone, to leki obniżające odporność i przy rzutach sterydy. W pewnym momencie trafiłam na doktora, który znał chorobę, pomagał mi przez wiele lat, dzięki temu funkcjonuje i dalej walczy o moje zdrowie. Od kilku miesięcy jestem w trakcie nowego leczenia lekiem nowej generacji, który daje mi możliwość funkcjonowania, bycia sprawnym i cieszenia się tak naprawdę życiem. Choroba przestała mi przeszkadzać w codziennych obowiązkach, w tym, co mogę robić, co lubię robić. Do niedawna nie wybiegałam daleko w przyszłość, ponieważ nie wiedziałam, jak to wszystko będzie wyglądało. Choroba jest tak nieprzewidywalna, że trudno było zaplanować nawet wakacje. W tym momencie, dzięki temu, że dostałam ten lek i funkcjonuję od kilku miesięcy naprawdę dobrze, mogę dużo więcej zaplanować i cieszyć się i nie martwić tym, że co przyniesie przyszłość, bo tak naprawdę czuję się dobrze i mam nadzieję, że dzięki temu tak dalej będzie.
Największą motywacją dla mnie jest córka i mąż, bo dzięki nim tak naprawdę mam siłę do walki, mam w nich wsparcie i pomoc i chcę po prostu funkcjonować, żeby jak najdłużej móc cieszyć się wspólnym życiem. Osoby, które chorują na tą chorobę, nie powinny się przerażać. Wiadomo, pierwszy ten moment jest straszny i bardzo trudny do zaakceptowania, ale jest coraz więcej możliwości i leków dostępnych, więc mam nadzieję, że każdy będzie mógł otrzymać takie wsparcie, takie leczenie, jakie ja otrzymałam, i leki tej nowej generacji, które teraz się pojawiły, będą dostępne dla wszystkich chorych.